Usłyszeliśmy wczoraj wiele nowych obietnic. Szkoda tylko, że ci, którzy je złożyli, zapomnieli rozliczyć się z tego, co obiecywali wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze o 100 tysiącach mieszkań dla młodych, o dronach, o elektrycznych samochodach, o superszybkich pociągach, o wielkich promach. Myślę, że wielu z was już o tym zapomniało, ale warto to przypomnieć, bo przecież tamte inwestycje były zapowiadane w równie huczny i spektakularny sposób, jak te wczoraj. Jestem w Szczecinie, gdzie doskonale widać symbol niespełnianych obietnic tej władzy. Tutaj znajduje się ta słynna stępka. Prawie 4 lata temu premier Morawiecki rozpoczął tutaj budowę wielkiego promu. Wydano na ten cel już 12 milionów złotych, ale nie dzieje się tam zupełnie nic, nie ma nawet projektu tej jednostki. Ale kiedy się obrócę, zobaczycie fabrykę, dwie wielkie hale. Rząd przez swoje instytucje wpompował w tę firmę grube miliony złotych. I wiecie, co się stało? Niedawno ogłoszono jej upadłość. Robię to po to, bo rolą opozycji jest patrzenie tej władzy na ręce i rozliczanie jej. I chcę wam po prostu powiedzieć, nie dajcie się zwieść kolejnym obietnicom tej władzy.